Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zastanawiałem się, czy mogę tak zacząć ładnie pozdrowić wszystkich. Dziękuję braciom kapucynom za zaproszenie na to spotkanie. To jest zaproszenie takie trochę po znajomości, bo ja jestem z kapucyńskiej parafii, więc dlatego tak od razu łatwiej mi się tu znaleźć. Tematem tych dni jest pojednanie i o pojednaniu chciałbym trochę powiedzieć w tym kontekście pojednania ze sobą. Tak tutaj też z bratem Krzysztofem rozmawialiśmy, że na tym ostatnim dniu w tą stronę to pójdzie. Więc o pojednaniu, o przebaczeniu, ale trochę w kierunku samego siebie. Jeśli chodzi o mnie, to tak jak tutaj zostałem przedstawiony, rzeczywiście tym pojednaniem się trochę zajmuję w gabinecie, tam w jednym ośrodku czy w drugim. Też jest to pojednanie często w małżeństwie, jest to pojednanie też i ze sobą. Więc jak mówimy o tym pojednywaniu, to trzeba by szukać tego, co jest trudne, to znaczy, co trzeba godzić, co stoi tam przed tym, co się zdarzyło takiego, że trzeba się jednać. Nie mówimy, że podajcie sobie ręce, czy pogódźcie się tak czasem do dzieci, wtedy, gdy się coś zdarzyło. Że się zdarzyła krzywda, że się zdarzyła niesprawiedliwość, że się coś zepsuło, to wtedy trzeba się godzić. I trochę podobnie jest z takim spojrzeniem na siebie. Coś się zepsuło, nie? Z czymś trzeba się pogodzić. Ja będę może, nie wiem, tu będę mniej widoczny, ale tak wolę być trochę bliżej. Tak, mówię trochę z doświadczenia zawodowego, ale mówię też z doświadczenia osobistego, czyli no mam jakieś doświadczenie rodzinne, godzenia się, mam swoją historię życia, jest tu ze mną mój syn młodszy, też dał się namówić. Mam doświadczenia, mówię, mojej wiary i godzenia się z Panem Bogiem, więc na pewno na to, co mówię, wpływa jakieś doświadczenie zawodowe i wiedza psychologiczna, ale wpływa też to, co mówię, co gdzieś tam noszę w głowie, w sercu. I z takiej perspektywy patrząc, to chciałbym powiedzieć o takich trzech rzeczach, które są potrzebne do tego, żeby się ze sobą pogodzić. Ze sobą, w sensie ja ze sobą i ze sobą w sensie też tam do kogoś, bo ten temat przebaczania wczorajszy, myślę, jeszcze tutaj powróci. Za jedną sprawą, że to coś, co się zdarza, czyli to coś, co się zepsuło, to coś, co się, nie wiem, wydarzyło krzywdzącego, niesprawiedliwego, że to coś jest często związane z relacjami z drugim człowiekiem. Coś usłyszeliśmy o sobie, coś ktoś nam zrobił, nie? I jest nam później z tym źle. I nawet się udało to jakoś tam ładnie właśnie pojednać, pogodzić w relacji. Już możemy sobie podać ręce, już się nie obrażamy, nie ma focha, a jednocześnie jak przychodzi to myślenie o sobie, to z czymś mi jest źle. Nie? I dlatego te zdarzenia, taka historia życiowa ma wpływ na to, że czujemy, że w nas się coś zepsuło. Nie? I to nawet czasem nie wiemy, w którym momencie to się może zdarzyć. Czasem są takie doświadczenia, które mało pamiętamy. Czasem są takie, gdzie byliśmy bardzo mali. I tam się wtedy przydaje ta archeologia psychologiczna, czyli takie właśnie trochę pogmeranie w samym sobie. Po co to robić? Do tego namawiają psycholodzy, psychoterapeuci, też czasem duszpasterze taką wspinaczkę duchową proponują, gdzieś zejście tam do różnych jaskiń głęboko. Właśnie po to, że nasza osobowość jest bardzo złożona, składa się z różnych części, można powiedzieć. Jest takie ja publiczne, takie, które widać, prawda? Takie coś, nie wiem, no, chodzę tutaj, ruszam się, uśmiecham albo nie uśmiecham, mam tyle włosów, ile mam i tak dalej, taki kolor tam brody, a nie inny, to jest to coś, co widać i w ten sposób jakoś jestem odbierany, ale mam też to moje ja, które się zbudowało we mnie przeżyciowo, wtedy, gdy nie miałem na to zupełnie wpływu, gdy doświadczałem świata tylko i wyłącznie przez przeżycia, nie? Czyli jak miałem roczek, półroczku, dwa latka, jak mnie jeszcze nie było na świecie, a już doświadczałem
psychologia prenatalna mówi dużo o przeżywaniu dziecka nienarodzonego. Coś dziecko doświadcza, przeżywa. Właściwie dzisiaj to się mówi, że odkąd zaczyna bić serduszko, to wtedy zaczynają się też doświadczenia, przeżywanie. Mama chodzi, to dziecko się uspokaja, jest ukołysane. Mama siada, to się zaczyna kopanie, ruchy. Już tam się coś przeżywa i nie mamy na to wpływu. Zupełnie nie jesteśmy w stanie na to, co w tych pierwszych latach się dzieje, tego jakoś dotknąć. A tam możemy mieć odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania. Dziecko ma 3 latka, mało mówi, a już właściwie wie wszystko, co mu jest do życia potrzebne. Czy ten świat jest bezpiecznym miejscem? Wie. Nie? Czy rodzice mnie kochają? Nie? Czy się cieszą, że ja tu jestem? Wie. Nie? Czy dostanę odpowiedź na moje potrzeby, jak je ujawnię? Wie. Bo jak płacze, to mama przychodzi, pochyli się, co tam, niuniu, może masz mokro, może pampersa trzeba zmienić, o nie, trzeba cysia dać, ty głodny jesteś, chodź, nie? I jest już komunikacja na takim bardzo podstawowym, pierwotnym poziomie i czasem ta komunikacja zawiedzie, jesteśmy jacy jesteśmy, nawet najdoskonalsi rodzice popełniają błędy i nie zawsze odpowiedzą na potrzeby tak, jak trzeba, czasem się ta pewność, że świat jest bezpieczny, zachwieje. To są te, mówię, tak głęboko się cofam teraz, bo to, co jest tematem pracy często w gabinetach właśnie psychologów, psychoterapeutów, to jest właśnie to sięganie gdzieś tam do tej dalekiej przeszłości. I możemy oczywiście liczyć, że tą część też w nas dotknie Pan Bóg, dotknie ten Ojciec przez duże O. I to nabożeństwo wieczorne dzisiaj ma być o tym właśnie. Ale jeżeli działamy, że tak powiem, w całym człowieku, to działamy nie tylko w górę, tylko wszerz. Czyli wtedy po to są też te spotkania właśnie z psychologiem czy jakimś doradcą, duszpasterzem, żeby dotknąć tych części mojego ja, które nie są ze mną w zgodzie, nie? Które gdzieś stoją z boku, których ja może nie lubię, które mi jakoś przeszkadzają. Po czym można poznać, że przeszkadzają najbardziej? Po objawach. Bo to, co ludzi sprowadza do mnie, to jest jakiś rodzaj cierpienia psychicznego. Lęki, niepokoje, przygnębienie, depresja, natrętne myśli, złe nawyki. Mamy jakieś objawy i one sygnalizują, że jest jakaś część mojego ja, która jest w zgodzie, nie jest ze mną w zgodzie. Jest jakby inny plan realizuje. Nie? Właśnie ten, którego ja bym nie chciał. Nie? O takim rozdarciu już Święty Paweł pisał w liście do Rzymian, nie? Że nie czynię tego dobra, które pragnę, tylko to zło, które nie chcę. Nie? Już to jest doświadczenie wszystkich ludzi na świecie, rozdarcia wewnętrznego, mniejszego lub większego. Można powiedzieć, że nawet jak uda się dzisiaj to pojednanie ze sobą poprzez refleksję i modlitwę tutaj wam dokonać, to i tak ta część pojednana gdzieś tam będzie chciała zamanifestować swoją odrębność. Ta część mojego ja, która gdzieś tam się wyodrębniała w pewnym momencie, to nie będzie tak, że to się raz na zawsze dokona. Bo tacy jesteśmy, jakby ciągle potrzeba tego pojednania w nas. To mówię językiem trochę tak psychologizując, ale gdybyśmy chcieli mówić o tym językiem teologicznym, to wtedy by trzeba powiedzieć o jakimś pęknięciu w człowieku, które jest jeszcze głębsze niż tylko na poziomie osobowości i przeżyć. W różnych kulturach to się różnie nazywa, takie to pęknięcie w naszej jest nazywane grzechem pierworodnym. Nie? Gdzieś tam w kulturach wschodu mówi się, że człowiek potrzebuje oświecenia i że coś tam, w każdym razie potrzebujemy zbawienia, mówiąc tak najprościej. Ten język objawienia, który nam jest dany, pozwala to, myślę, dokładniej opisać niż nie wiem, buddyście czy hinduiście, ale wszyscy próbują opisać to samo. Jest w nas jakieś pęknięcie. Nie? I to pojednanie było pierwszym tematem, tym podstawowym tematem tutaj, pojednanie z Panem Bogiem. To myślę, że tam się zaczyna leczenie tego pęknięcia, a to, co ja mam do zrobienia gdzieś tam czasem w gabinecie, to są jakby takie kawałeczki pęknięcia jeszcze, które zostają z tego, właśnie związane z przeżyciami i doświadczeniami. To może, co jest potrzebne, żeby te pęknięcie się zarastało, prawda, żeby się goiło? Jest potrzebne, 3 rzeczy są potrzebne. To tak w uproszczeniu, bo
nie chcę tutaj robić kursu psychotraumatologii i jak pracuje się z urazami psychicznymi, ale tak, żeby coś uprościć i żeby gdzieś było to do pracy nad sobą jakoś użyteczne, to bym powiedział o trzech rzeczach. Pierwsza to uczciwość, czy prawda. Czyli trzeba nazwać dobrze to, co się we mnie dzieje. I zaraz do tego wrócę. Druga to jest szacunek do przeżyć, szacunek do emocji, czyli pozwolić sobie na doświadczanie, dopuścić jakby te trudne rzeczy, które wypychamy, które nie chcemy, żeby mi do głowy wchodziły. Znaczy nie poddać im się, tylko dopuścić, tak jakby wejść w rolę trochę obserwatora, takiego rodzica, który patrzy na rozbrykane dziecko, no i ma ochotę powiedzieć, przestań, tam nie krzycz, albo coś takiego, ale zanim to powie, to się tak zastanawia, co będzie tu najlepsze, czy ja na pewno mam go tak, że tak powiem, obciąć i strofować, czy może posłuchać, czego ono chce, nie? Tak biegając i krzycząc, nie? Bo może jest głodne, tylko to rodzice wiedzą, że na przykład dzieci nie mówią, że są głodne, tylko marudzą, nie? To właśnie czasem trzeba tak dobrze posłuchać, czyli po pierwsze uczciwość, prawda, do tego, co się dzieje, po drugie szacunek do emocji i po trzecie zmiana myślenia, pozwolić sobie na to, żeby spojrzeć inaczej na siebie. Moje doświadczenie, mówię, zawodowe i życiowe jest takie, że strasznie przywiązujemy się do tego, co myślimy. Wydaje nam się, że mój ten obraz, który mam, to jest ten najlepszy i właściwy. Pół biedy, jak jesteśmy w miarę dojrzali, ale jeżeli jesteśmy właśnie pełni różnych pęknięć i takich szpar, które domagają się pojednania, sklejenia, no to wtedy się może okazać, że jesteśmy w jakimś kawałku siebie i z tej perspektywy próbujemy powiedzieć o wszystkim innym. No tak jest naprawdę, to jest duże nieszczęście, że tak powiem, w życiu osobistym, jak człowiek tak ma, bo musi ciężko dogadywać i ze sobą i z innymi, a w życiu społecznym no tak się rodzą ideologie. Nie? Że jest jeden jakiś taki punkt myślenia i pod niego podporządkujemy wszystko inne. Jak to Engels kiedyś powiedział, człowiek to nic więcej jak konglomerat białek. Nie? No jesteśmy konglomeratem białek? Jesteśmy, tak. Ale błąd jest w tym nic więcej jak tylko. Nie? Tam jest błąd, no ale jak się wszystko pod jedno podporządkowuje, to jest wtedy, mówię, problem. I spojrzeć na siebie inaczej, spojrzeć z innej perspektywy, tam gdzie ktoś mówi o sobie, że Boże, ale jestem głupi, ale jestem bucem, no jak ja mogłem tak ten, albo tam zmarnowałem jakąś okazję, niekoniecznie. Nie? Te trzy rzeczy chciałem rozwinąć. Może zacznijmy od tej uczciwości, od tej prawdy, która się dzieje. Pojednanie to nie jest powiedzenie sobie, nic się nie stało, bo czasem się naprawdę dużo zadziało, i to dużo przykrych rzeczy. I to, że ja nie mogę ze sobą się dogadać, to, że właśnie jakieś objawy sygnalizują, że nie mam w sobie tej, nie wiem, spójności, jedności, zgody, pojednania, że coś jest nieprzebaczone, albo że coś jest właśnie nie w zgodzie ze mną, że nie jestem sobą, jak tu wczoraj też w czasie adoracji rozważaliśmy, czy jestem na swoim miejscu, czy to moja skóra. To się zadziało czasem niezależnie ode mnie, że się tak czuję. To, no, wczoraj było, że to matka Rachela tak zrobiła, że się Jakub nie czuł w swojej skórze. I czasem to nam robią rodzice, rzeczywiście, nie? Że się nie czujemy sobą. Poprzez ocenianie, poprzez jakby chłodny wychów albo rozpieszczanie, różne rzeczy tam się dzieją. Nie? Ale czasem są tam rzeczy, które naprawdę domagają się nazwania tak jakby po sprawiedliwości, powiedzieć, tego się dziecku nie robi, nie? Tak nie można. Jeżeli uda się nazwać to coś trudnego, to tak jakby jesteśmy już w jednej trzeciej drogi, to coś się w nas dokonuje, to jakiś rodzaj pojednania się już dokonuje, czyli jesteśmy w stanie przyjąć to, że nie wiem, no moja tożsamość życiowa, czy że moja droga życiowa właśnie jest taka, a nie inna. Nie? No taką miałem historię życia, nie? Ale nie patrzę na to z takiej perspektywy, no ale jestem beznadziejny, inni mieli lepiej, ten to miał fajnego ojca, nie wiem, a ten to miał fajną mamę, ona go rozumiała, a moja mnie nie rozumie, nie? Czyli ja jestem ten gorszy, tylko popatrzeć na tych rodziców, popatrzeć na tych, nie wiem, kolegów tam kiedyś z podstawówki czy z liceum, którzy może tam mi coś złego powiedzieli czy zrobili, jak na pogodę.
No, nie chcę mówić, sorry, taki mamy klimat, bo to złe powiedzenie było kiedyś, ale pogoda jest czymś, na co nie mamy wpływu. Rok temu tu strasznie lało, jak słyszałem, i przez 4 dni. I co można zrobić? No właśnie, nie wiem, mieć dach nad głową, mieć kaptur, parasolkę, kalosze, nie? I nie chodzić, Boże, ale ta pogoda mi zmarnowała życie, nie? Jak ona zniszczyła tutaj całą Golgotę młodych, nie? Nie zniszczyła. Nie? Jestem w stanie jakby do tego, co determinuje moje życie, jakoś się odnieść. Nie? Jak to sobie dobrze nazwę, jak jest coś, co ode mnie zależy, jest coś, co ode mnie nie zależy, to mogę się do tego ustawić. Nie? Czyli wieje i pada, no to dobra, no to chociaż ten kaptur, a jak nie, to jeszcze parasolka i płaszcz. Nie? I no, z pacjentami, z klientami jakby szukam, jakby co podłożyć pod tą metaforę. Nie? Co będzie takim płaszczem czy kapturem na tą mamę krytyczną, nie? Która była krytyczna, jak miałam 5 lat i jak miałam 15 i teraz mam 29, mam męża i syna i jak mama przyjdzie, to zawsze wie, co powiedzieć, nie? Te firanki nie tak wiszą, nie? No jak, to jest kapuśniak, kapuśniaku się tak nie gotuje, no co ty zrobiłaś? On to będzie ja? On to ten mąż, nie? Właśnie. I ta pani mówi, jeszcze 2 miesiące temu to by mnie to wkurzyło i skończyło się jak zawsze. Zawsze mama ode mnie wychodzi ze zdenerwowaniem i ja zostaję ze zdenerwowaniem. Ale teraz sobie pomyślałam, taka pogoda, padało. No cóż, popadało jak zwykle, nie wiem, taki mamy klimat, nie? Jak mama znów zaczęła coś o tym, że tam ustawiłam coś nie tak, czy że źle wychowuję syna. Wiem, o mamo, to ciekawe, że tak myślisz, wiesz, ale ja myślę inaczej. Nie? I ją zamurowało i ona nie wiedziała, co powiedzieć. No to dobrze, mówię, to fajnie, to się udało znaleźć dobry parasol, dobry płaszcz. Ta prawda, którą sobie nazwiemy, nie polega na tym, żeby powiedzieć, mama jest kochana. Ona jest kochana w jakiejś części i jest trudna w jakiejś innej części. I żeby na to coś, na co nie mamy wpływu, dobrze spojrzeć, wtedy się okazuje, że uzyskujemy jakiś wpływ. Co prawda nie zmieniamy mamy, ale zmieniamy swoje nastawienie. Czyli po pierwsze, prawda. Może jeszcze jeden przykład, który chodzi mi zawsze po głowie, jak rozmawiamy właśnie o tym, jak coś trzeba uznać, uszanować. Pewnie część tutaj ze zgromadzonych to zna nazwisko Jerzego Melibrudy. Zmarły niecałe 2 lata temu, taki profesor psychologii, psychoterapeuta, twórca w ogóle tego systemu lecznictwa odwykowego, który teraz jest taki zasłużony, bardzo dużo książek napisał, pracował też z DDA, z uzależnionymi. I on wspominał, jak był w Stanach Zjednoczonych na spotkaniu właśnie dla DDA i tam usłyszał, jak wszyscy mówią o sobie, tam jestem synem alkoholika, jestem córką alkoholika i on tam też to pierwszy raz powiedział i mówi, że coś się we mnie zmieniło, nie? Zacząłem inaczej na siebie patrzeć, uznałem jakiś fakt, znaczy nie tak, że ja go zaprzeczałem, że mój ojciec nie był alkoholikiem, tylko poczułem, że to jakoś mnie stanowi, to coś o mnie mówi. I tam to pierwszy raz powiedziałem, a później wróciłem do Polski i na letniej szkole dla absolwentów studium pomocy psychologicznej, to też właśnie takie jego dzieło, przez które ja przeszedłem, też na zajęciach Jurka byłem, chociaż nie na tych, o których chcę powiedzieć. W każdym razie na letniej szkole studium pomocy psychologicznej prowadził grupę dla DDA i opowiadał, mówi tak, że zacząłem tak, jak się zaczyna, tam się przedstawił, mówi, jestem Jurek, jestem synem alkoholika i mówi, i po prostu wybuchłem płaczem. Przez 10 minut nie mogłem opanować drżenia całego ciała. Nie? Ten psycholog i psychoterapeuta, ten ktoś, to już był po wielu godzinach treningów i szkoleń, po swojej psychoterapii, dopuścił jakąś prawdę głęboko, ona poszła, prawda, w te emocje, jego rozdygotało całego. I dopiero od tego momentu zacząłem inaczej funkcjonować, to znaczy, no właśnie pogodził się ze sobą. Intelektualnie pogodził się pół roku wcześniej w Stanach, nie? A emocjonalnie pogodził się na tym grupowym spotkaniu na letniej szkole studium pomocy psychologicznej absolwentów. Więc to jest coś, co robi nam prawda.
Nie? Najpierw ją przyjmujemy jakoś tak do głowy, przyjmujemy na rozum, a później ona powoli wchodzi do serca i zmienia też przeżywanie. Dopiero właśnie to jest ten drugi krok, do którego teraz chcę powiedzieć, czyli prawda, uczciwość wobec tego, co się zdarzyło. Po drugie, uszanowanie przeżyć, pozwolić sobie coś dopuścić, nie bronić się przed czymś, co może być bardzo trudne. Czasem jest trudno przyjąć jakieś emocje, dlatego że one no są jakby groźne, gdzieś zaburzają nasze funkcjonowanie, jak no nie mogę ciągle chodzić w gniewie, prawda, czy mogę przez chwilę, ale jakbym taki zagniewany chodził, to bym przyjaciół stracił, no, albo przynajmniej część z nich. Są trudne rzeczy, nie mogę myśleć jakoś o sobie bardzo źle, bo to mi przeszkadza funkcjonować, więc to dopuszczanie emocji się dokonuje w bezpiecznych warunkach, muszą być bezpieczne warunki, po to są właśnie też spotkania terapeutyczne, czy po to jest jakaś indywidualna pomoc duszpasterska, doradztwo i tak dalej, żeby była taka przestrzeń, w której się można spotkać z tymi uczuciami. Taka sytuacja, gdzie ktoś dopuszcza pewne emocje, to na przykład pracowałem z panią, taką młodą panią psycholog, 30-letnią, która miała nerwicę lękową. Podwójnie jakby to na nią tak niekorzystnie działało, bo no, psycholog z nerwicą, no to tak, nie wiem, to już nie chcę jakichś przykładów podawać, ale to tak jej się to źle kojarzyło, że tak ma, nie? I próbowała coś z tym zrobić i słusznie, tak, to na pewno jest wskazane, żeby szukać pojednania, żeby siebie samego do pewnej zgody ze sobą doprowadzać. To była nerwica, która się objawiała atakami paniki. I potrafiła mieć taki atak paniki, który ją blokował przed wyjściem z domu. Nie mogła dotrzeć do poradni, bo bała się wyjść z domu. 2 czy 3 razy miała w życiu właśnie takie ciężkie ataki, że nie mogła wyjść z domu, dzwoniła do rodziców i przyjeżdżała wtedy mama z tatą, zabierali ją do domu, tam dochodziła do siebie, jakieś tam zwolnienie od lekarza rodzinnego miała i wracała do pracy. No ale mówię, po tym drugim czy trzecim razie ona stwierdziła, tak nie może być, zaczęła chodzić na terapię. No i tam, nie wiem, powiedzmy w trzecim miesiącu tych spotkań, bo to tak szło dość powoli, tam rozmawiamy o tym, co się u niej w domu działo. To jest ta archeologia psychologiczna właśnie, to rozdrabnianie różnych rzeczy. I ona opowiada, jak była karana w domu. I mówi tak, że no, pokłóciłam się z siostrą o pilota do telewizora, ona krzyczy, ja krzyczę, wpada ojciec, kabel od żelazka i sruj mnie i ją po nogach. I wie pan, no tak to było u nas, no. I opowiada trochę tak, jak ja teraz, nie? Czyli tak energetycznie, głośno, tu uśmiechem na buzi, tak jakby opowiadała przygodę z dzieciństwa, nie? Że poszliśmy do proboszcza na jabłka, ale przechodziłam przez płot, sukienkę sobie podarłam, haha, prawda, o, coś w takiej tonacji to było. Ja sobie wyobrażam, nie wiem, 12-letnią dziewczynkę, która dostaje kablem od żelazka, to mam ciarki, nie? Ja mam 2 córki dorosłe i nie zdarzyło mi się sięgnąć po takie środki przymusu bezpośredniego. Nie, dla mnie to nie, to jest coś trudnego. Ona opowiada o tym tak, działo się, nie? Więc tak, albo ma to już przemyślane, właśnie pojednane w sobie i może tak swobodnie o tym mówić, albo ma to oddzielone, nie? Ma tą część, która jest do tego tak właśnie uśmiechnięta, i tą drugą, gdzieś tam w zamrażalce, te emocje głęboko wrzucone. Więc ja mówię, nie wiem, jak sobie wyobrażam taką sytuację, mówię o tej 12-latce, to mi się wydaje, że to wcale nie było przyjemne. Wtedy jej się uśmiech chowa i mówi, no nie było. No to jakie było, niech pani opowie. No i się wtedy zaczyna właśnie, nie? Wtedy, no że strasznie czułam, że to jest niesprawiedliwe, że to było nie fair, że tak się nie robi, no co myśmy takiego zrobiły, nie? A jeszcze później, nie wiem, wstydziłam się na WF-ie rozebrać, bo te pręgi na udrach takie miałam od tego kabla, nie? I pytali, co to jest takiego. I wstyd, i ból, i żal, nie? I, no i może łez od razu się wtedy wylewa, nie? Czyli z tej zamrażarki ten prąd, który był potrzebny, żeby podtrzymać tą zamrażarkę, cała ta energia psychiczna trzymała to, żeby to nie poszło. A jak
wypuszczamy zamrażarkę, jak przestaje być ta energia potrzebna, żeby tam utrzymać to w ryzach, to okazuje się, że człowiekowi wraca energia do życia, że lęk jest już niepotrzebny. Nie? On tylko sygnalizował, że tam coś w zamrażarce zostało. Nie? Jak kontrolka tam się świeciło, od czasu do czasu się dzwonek włączał, albo tak ona miała te swoje ataki. Więc pojednać się ze sobą, to dopuścić też trudne przeżycia. Nie? Pozwolić je nazwać. Tego się nie da zrobić wszędzie. Tego się nie da zrobić w każdej chwili. Tego się nie zrobi w drodze, nie wiem, w autobusie na zajęcia, no, czy tego się no, nie zrobi gdzieś tam w pubie wieczorem. Do tego potrzebna jest przestrzeń, do tego trzeba się spotkać właśnie z kimś, kto umie słuchać, z kimś, kto jest przygotowany, żeby dobrze na to zareagować, żeby jak zobaczy tą uśmiechniętą twarz, która o tym mówi, no, nie powiedział, o widzę, że się już z tym pogodziłaś, nie? Tylko drążył, tylko szukał, co, jakby poskrobał trochę po tym. Więc tutaj trzeba, mówię, czy psychologa, czy psychoterapeuty, czy czasem mówię duszpasterza, czy doradcy jakiegoś, który się tym zajmie. Czyli po pierwsze uczciwość wobec tego, co się zdarzyło, nazwać. Po drugie szacunek do własnych przeżyć, dopuścić, jakby pojednać się jakby w tym obszarze. No i po trzecie zmiana myślenia. Nie? Spojrzeć na to trochę inaczej, tak jak tu zacząłem mówić, że to pogoda na przykład. Tu najwięcej jest kłopotów. Już nieraz się przekonałem, że czasem ktoś dopuszcza emocje, nie? Ale to przeżycie jest jakby na jakiś czas wystarcza, a później znów się włącza takie, ale jestem beznadziejny, że sobie dałem to zrobić na przykład, albo jestem beznadziejny, że nie potrafię się zmienić, albo że ciągle tak to przeżywam, albo moja szansa już minęła, nie? Miałem szansę, zmarnowałem ją, nie? To była dziewczyna mojego życia, a ja jej tak pozwoliłem pójść sobie. Przeróżne mamy myślenia, które nas dołują. I teraz zmiana myślenia to jest to coś, co jakby domyka całą tą sferę godzenia się ze sobą, że ta część mojego ja, która ma tam jakiś swój projekt, swój plan i działa według jakiegoś swojego schematu, że jest trochę taka przyjęta, nie jest, nie bądź taki, tylko taki też możesz być, choć ja się tobą zajmę, trochę jak do tego dziecka rozbrykanego. Tu sięgam po przeróżne metafory, czasem się naprawdę tak siłuję trochę z pacjentami, no nie do końca może na ich terenie, raczej właśnie na terenie tych metafor, bo tak na ich terenie to może nie byłoby dobre. Tam podrzucam jakieś opowieści, może znacie na przykład taką opowieść o chińskim rolniku, który miał tam swoje gospodarstwo, miał między innymi pięknego konia, ale właśnie któregoś dnia ten koń uciekł mu z zagrody. Przychodzi sąsiad i mówi, o, ale nieszczęście, sąsiedzie, no taki piękny koń wam tutaj uciekł. Nie? Oj, nieszczęście, szczęście, Bóg to wie. Nie? Tak spróbował spojrzeć na to inaczej. Nie? I rzeczywiście, po dwóch dniach ten piękny rumak przybiega na czele stada dzikich koni. Nie? Kilkanaście pięknych rumaków do zagrody wbiega. No, przychodzi sąsiad, mówi, oj, wy to macie szczęście, sąsiad. Szczęście, nieszczęście, Bóg to wie. Nie? No, następnego dnia syn próbował ujeździć tego przywódcę stada, który tego nowego, nie tego, który był z ich zagrody. Niestety spadł, złamał nogę. No, oczywiście sąsiad, który wszystko widzi, przychodzi i mówi, ale nieszczęście, no, taki młody chłopak, noga pogruchotana. Nieszczęście, szczęście, Bóg to wie. Nie? I zobaczymy, co dalej. No, okazuje się, że rzeczywiście za tydzień czasu był werbunek do wojska, wojna, nie? No i przyszły te oddziały werbunkowe, ale syna zostawiły, bo miał złamaną nogę, więc na wojnę nie poszedł, tak jak inni młodzi ludzie z tej wsi. Nie. No i ten znów przychodzi i mówi, ale wy to macie szczęście, gospodarzu. No i on odpowiada tak samo. Bajka się tam trochę dalej ciągnie, ale ta przypowieść, ta bajka baśń jest o tym, że można na to, co nas spotyka, spojrzeć z różnej strony, że przywiązywać się tylko do jednego sposobu myślenia, to jest no, oślepiać się, nie? To jest tak jakby zgodzić się na widzenie, nie wiem, chodzić nawet nie jednym okiem, tylko jeszcze tak jakbym nie mógł reszty zobaczyć, jeszcze jakąś taką przegródkę sobie tu wstawić, żeby tylko kawałek zobaczyć. W filozofii, w
w naukach empirycznych mówi się, że nasze poznanie jest aspektowe, nie? Tylko nie możemy poznać całości świata. Poznajemy zawsze dokładnie jakiś aspekt, z tych aspektów później sobie próbujemy całość uskładać. Ja pamiętam na fizyce w liceum, fizyka mnie zawsze bardzo ciekawiła, więc na fizyce, jak usłyszałem dualizm korpuskularno-falowy, to no znaczy dziś już to rozumiem, tak, ale to chodzi o to, że na elektron nie można popatrzeć jednocześnie jak na falę i na cząstkę. Albo jest to fala elektromagnetyczna i tak jest badany, albo jest to cząstka elementarna, ale nie da się spojrzeć i tak, i tak. Takie jest nasze poznanie, albo badamy w tą stronę, albo w tą stronę, a gdzieś tam sobie u góry składamy, że to jest i to, ale naraz tych dwóch rzeczy zobaczyć nie można. Więc jak ktoś się przyłoży do jednego, to będzie, prawda, no, w połowie prawdy, bo jest jeszcze ta druga część. I często mówię, w naszym życiu jest podobnie. Coś się wydarza i jest pierwsza ocena, jest taka, nie wiem, to było beznadziejne, albo fatalnie nie poradziłem sobie. Jak jest przyjaciel, czy jak jest ktoś, kto pomoże to przemyśleć, albo jak ja już nabrałem takich umiejętności, szczęście, nieszczęście, Bóg to wie, nie? Jak już tak umiem mówić, to sam to zobaczę, co tam jeszcze może być pod spodem. Można po prostu na pewne rzeczy spojrzeć inaczej, albo nawet użyć tylko innego języka. Zobaczcie, jak ja tu sobie chodzę, nie? Chodzę, jakaś człowiek chodzi z mikrofonem, mówi, nie? Ale jakbyśmy próbowali użyć języka fizyki, to byśmy powiedzieli, jakaś materia ożywiona, to ja, no całkiem nieźle ożywiona, jeszcze trzymam się, naciska na tą kostkę brukową, siła, masa mojego ciała 74 kg, z tą siłą naciska, masa naciska też z pewną siłą, a sprężystość gruntu sprawia, że nie zapadam się. Nie? A w dodatku siła tarcia pozwala mi się poruszać. Cudowna jest siła tarcia. Nie? Jakby jej nie było, to bym się wywalił, to bym się poślizgnął. Nie? To znaczy cudowna siła tarcia jest przy chodzeniu, bieganiu i jeżdżeniu, ale już wiadomo, w łożyskach tocznych to siła tarcia już, powiedzmy, nie jest cudowna. Czyli to, o czym ja mówię, można innym językiem opisać. No i może to jest coś, do czego ja zapraszam ludzi, którzy no, mają ze sobą trudność. Spójrz na to inaczej, spróbuj opisać to innym językiem. A nie będę się oszukiwał, ja chcę prawdę zobaczyć, jestem beznadziejny i to jest prawda. To jest oszustwo, a nie prawda. To właśnie próbujesz z jednej perspektywy tylko na siebie spojrzeć. A jak mówisz, że nic więcej nie ma, to jesteś jak ten Engels, który mówi, że człowiek to nic więcej jak konglomerat białek, nic więcej nie zobaczył. Nie? To może masz jakiś kawałek beznadziejny. To stań obok, popatrz na niego. Ta druga część, która na niego patrzy, ten obserwator, to jest kto? Głupi, mądry, uważny, nieuważny. Nie? Da się takie rozszczepienie trochę zrobić, trzeba nawet je zrobić, trochę trzeba szukać tej innej części mnie, która spojrzy z boku na tą, która jest taka w niezgodzie, taka właśnie, to nieprawda, nie będę tak myślał. Spróbuj inaczej spojrzeć. Ja dobieram te metafory trochę do tego, jak nie wiem, jak ktoś się interesuje historią. Kiedyś się bardzo interesowałem, teraz to już jakby to hobby takie zaniedbane mam, ale w liceum, jeszcze na studiach to dużo czytałem o II wojnie światowej, tam takie, zresztą wtedy to nie tylko ja, tylko 1/3 moich kolegów tam dobrze wiedziała, czym się różni, nie wiem, T-34 od Tygrysa, bośmy oglądali Czterech Pancernych i później jeszcze inne rzeczy za tym szły, tak, typy broni, uzbrojenia, tam kampanie, bitwy, dowódcy, takie różne serie, to wszystko tu w głowie miałem, mając lat 15-18. Więc czasem sobie jeszcze tam do tego sięgnę, jak ktoś, mówię, interesuje się, to mu tam gdzieś jakiś przykład podam. Ostatnio korzystałem z przykładu takiego komandora lotnictwa amerykańskiego, John Waldron, który jest znany z bitwy o Midway. Bitwę o Midway kojarzycie? No, tak, starsi kiwają głowami. 1942 rok to takie przełamanie tej dominacji japońskiej na Pacyfiku. Amerykanie się tam zemścili za Pearl Harbor, tak można powiedzieć. Ten John Waldron był wysłany, żeby jako dowódca eskadry takich bombowców torpedowych z trzema innymi eskadrami z lotniskowca Hornet na poszukiwanie właśnie lotniskowców japońskich, czterech takich, które tam płynęły. No i mieli pewien zadany kierunek,
John Waldron powiedział, to nie tędy. I całą swoją eskadrę, 15 samolotów, skierował trochę w innym kierunku. Złamał rozkaz dowódcy lotniskowca, z którego startował. No nieszczęście, nieszczęście. Tak, jeszcze w stanie wojny, no to sąd wojenny mógłby mu naprawdę, no może to były Stany, to pewnie by karą śmierci może, ale degradacja i wydalenie ze służby to na pewno, no nieszczęście. Ale właśnie, nieszczęście, szczęście, Bóg to wie. Okazuje się, że cała reszta tych samolotów nie znalazła Japończyków tego dnia. Dopiero tam wieczorem były w stanie włączyć się do walki, a to eskadra tego nieposłusznego Johna Waldrona natknęła się na japońskie lotniskowce i dzięki temu rozpoczęła pierwszy atak, no i uruchomiły się pozostałe samoloty tego zespołu amerykańskiego, żeby dokończyć tego dzieła. Ale słuchajcie, Waldron zaatakował te samoloty, te lotniskowce japońskie, tą siłą 15 tych maszyn nurkujących. Żaden z tych samolotów nie uzyskał trafienia. Żadna z torped nie trafiła celu. Wszystkie 15 maszyn zostało strącone. Łącznie z tym komandorem, porucznikiem Johnem Waldronem, który tam znalazł, że tak powiem, miejsce pochówku na Oceanie Spokojnym. Nieszczęście. Nieszczęście, szczęście. Bóg to wie. Nie? Okazuje się, że gdyby on nie związał walką osłony myśliwskiej, czyli tych słynnych myśliwców Zero, tam tych lotniskowców japońskich, na niskiej wysokości, obrona przeciwlotnicza strzelała do samolotów torpedowych lecących, prawda, tuż nad wodą i na tej wysokości operowało lotnictwo japońskie, oni nie zauważyli trzech eskadr samolotów bombowych, nurkujących z góry, które nadleciały. I w ciągu dosłownie kilkunastu minut trzy z tych czterech lotniskowców japońskich zostały zniszczone. One później były niezdatne do walki. Można powiedzieć, gdyby spojrzeć na wycinek, no katastrofa, no to po prostu sąd wojenny, albo później no katastrofa, zginął, no i zmarnował 15 samolotów. Okazuje się, że nie, że to wszystko jakby było po coś, nie? Więc trzeba jakby spojrzeć, po co jest to coś, co się ze mną dzieje. Ta część, która we mnie jest taka nieposłuszna, przeszkadza mi, płacze w nocy, jak natrętnie jakieś tam rzeczy robi. Co ty, Niuniu, potrzebujesz? Czego ty, dziecko, chcesz? Nie? Spojrzeć na to, jak na tą część mnie, taką trochę krnąbrną, ale właśnie taką dziecięcą, niższą. Dlaczego tak mówię teraz do dziecka? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w zeszytach uczestników macie tam napisane takie fajne zaproszenie od braci. Zapraszam cię dzisiaj do przytulenia siebie. Na dzisiejszy dzień jest tam to zaproszenie. No przytula się, wszyscy się lubimy przytulać, czy większość z nas się lubi. Oksytocyna się wtedy wydziela i tak dalej. To w ogóle wszyscy już to pewnie wiedzą, takie rzeczy. Ale najbardziej przytulenie jest potrzebne dzieciom. Jakbyśmy dzieci nie przytulali, nie okazywali im czułości, to by umarły. To jest naukowo dowiedzione, niestety, naukowo. Fryderyk, któryś tam pruski dowodził, zabrał dzieci od mamek i sprawdził, jak tam będą funkcjonować właśnie. Mają mieć sucho i być nakarmione, tylko nie wolno ich dotykać, mówi, do nic ich przytulać. No wszystkie dzieci, ofiary tego eksperymentu zmarły. Też taki psychoanalityk John Bowlby, który się zajmował teorią przywiązania, miał takie obserwacje na temat tego, co się dzieje, jak tracimy tą bliskość z tą bezpieczną bazą, która nas wychowuje. Więc dzieci bardzo potrzebują przytulenia. I jeżeli tego nie dostają, to na swoje sposoby próbują o to zawalczyć. Właśnie, a to płaczą, a to marudzą, a to gdzieś tam robią coś, co nie wolno robić, nie wolno wylewać wody na dywan. No ale ja chciałem tu posadzić trawkę. No co ty, no na dywanie trawa nie urośnie, a sprawdzimy. Dzieci nawet, mówię, bez złośliwości robią takie rzeczy, które dorosłych tak się nie robi. Nie? Więc tak spojrzeć na mnie. Jakaś część mnie robi coś, czego się nie robi, czego ja nie chcę robić, czego nie chcę mieć. Nie chcę mieć, nie wiem, depresji, nie chcę mieć nerwicy, nie chcę mieć złych chwil z samym sobą, nie? Ale mam.
to stań obok i posłuchaj swojego wewnętrznego dziecka. Drugi powód, dla którego tak o tym dziecku teraz mówię, to też, że w psychologii jest modne to podejście w terapii dzisiaj, praca z wewnętrznym dzieckiem, ja też się do niego odwołuję, tam różne są te, kilkanaście jest takich właściwie pododmian książek w księgarni, mnóstwo o tym, ale to nie wchodząc w szczegóły, można powiedzieć, jest to jeden ze sposobów na pojednanie się ze sobą. Więc jeżeli chcemy taką zgodę w sobie zbudować, jeżeli chcemy pogodzić jakąś część, która we mnie gdzieś tak pracuje i jest nie, no niekoniecznie ze mną tak po drodze we wszystkim, to trzeba najpierw nazwać to, co się stało, po drugie uszanować przeżycia, które wokół tego się dzieją, po trzecie spróbować na to inaczej spojrzeć. Nie? Na przykład spojrzeć, że to część mnie, która jest bezradna i ona mi tak psuje coś, ale nie dlatego, że jest, nie wiem, złym duchem we mnie, tylko jest częścią mnie tą najmniej kochaną, wymaga przytulenia. No i teraz o tym przytulaniu, jak to zaproszenie zrealizować, które tam bracia w zeszycie uczestnika napisali, sformułowali. Można przytulić, na przykład popatrzeć na swoje zdjęcie kogoś mniejszego. Myślę, że każdy ma, może niektórzy to nawet w komórkach mają, więc tam trzeba sięgnąć, wyciągnąć album albo wyciągnąć stare zdjęcie wersji elektronicznej, sobie tam gdzieś wyświetlić, zobaczyć tego, nie wiem, pucułowatego chłopca albo w krótkich spodenkach, tą dziewczynkę z warkoczykami, nie wiem, kogo tam będziecie mieli, no, ale żeby zobaczyć, tą część w sobie noszę. Być może da się z tą częścią utożsamić to moje pęknięcie, to moje zranienie. Być może ta dziewczynka, chociaż na zdjęciach to rzadko, jesteśmy płaczący albo jacyś zdenerwowani, rozgrymaszeni. Raczej rodzice nam robili zdjęcia, jak byliśmy uśmiechnięci. Więc, ale może czasem się jakby z tą częścią da to powiązać, albo na zdjęciu zobaczymy tą część, którą chcemy mieć, tą część, którą chcemy być, czyli tą właśnie spokojną, uśmiechniętą, przytuloną do misia, roześmianą w jakiejś zabawie. Nie? Więc przytulamy tylko kogoś, kogo widzimy, czy uśmiechniętego, czy płaczącego. Można to wyobrazić sobie, można zamknąć oczy, można naprawdę przytulić to zdjęcie sobie, przyłożyć do serca i powiedzieć, kocham cię, Niuniu, wiem, że jesteś we mnie i chcę dla ciebie dobra. Nie? Czyli no, jak to mi jedna pani powiedziała, oj, to takie psychologiczne sztuczki. Nie. To jest, jak ktoś myśli o tym w ten sposób, to znaczy, że myśli jednowymiarowo, że sobie właśnie założył filtry na oczy i tylko w jeden sposób oceniania rzeczywistości przyjął. To nie są sztuczki. Naprawdę jest z nas taka część przeżyciowa. Naprawdę to dziecko ze mnie nie wyszło. Ja wyglądam, jak wyglądam, czyli już do dziecka mało przypominam, a ono siedzi we mnie, jest we mnie mały Piotruś. Czasem się frustruje, czasem jest poirytowany, czasem ma ochotę zagrać w skrable, albo w splendor, albo nie wiem, zjeść loda. Nadal jakby ta część z nas nie wychodzi. To tylko my mówimy sobie czasem, że prawda, o, jestem już dorosły, już jestem taki pełnoletni, albo mam już tyle lat, mam swoje lata, to tak jakby sobie mogę nie pozwolić tej części podoświadczać. Ale to wtedy będzie jak z tą zamrażarką, już tutaj mówiłem, że energia psychiczna idzie w hamowanie pewnych procesów. Lepiej je przyjąć na moich warunkach, niż pozwolić, żeby to dziecko robiło swoje na swoich. Nie? Więc tu nie ma, to nie jest sztuczka, to jest jakby uznanie prawdy, jak to z nami jest, nie? Że jesteśmy bardzo złożoną, skomplikowaną budowlą, jak się przywiążemy tylko do obrazu, tam nie wiem, pierwszego piętra czy parteru, to źle. Ja lubię to spojrzenie takie pełne i prezentować je tak w teoriach, ale mówię, to się sprawdza w pracy terapeutycznej. Jako ciekawostkę powiem wam, jaka korespondencja kiedyś była między Zygmuntem Freudem a Ludwikiem Binswangerem. Freuda to nie trzeba przedstawiać nikomu, Binswanger to też psychoanalityk, który zaciekawił się filozofią egzystencjalną, powstała w ten sposób taki nurt terapii egzystencjalnej, czerpiący trochę z psychoanalizy, ale inaczej ustawiający priorytety, czyli że no, nie jest najważniejsze dążenie do przyjemności, to nie jest to wille zum lust, takie nie jest najważniejsze, tylko raczej dążenie do sensu jest ważniejsze. Binswanger był ciekawy o tyle, że
jedyny chyba z takich ważnych przedstawicieli psychoanalizy, który zachował przyjaźń z Freudem. Freud, jak się z kimś poróżnił, to niestety zachowywał się jak, nie wiem, no obrażał się Alfred Adler, Carl Jung, wielcy psychoanalitycy, którzy zaczęli mówić trochę inne rzeczy niż Freud, no to on ich wykluczał z towarzystwa psychoanalitycznego, ręki im nie podawał. W Wiedniu taki człowiek był spalony, prawda? On nie mógł już jakby w tym środowisku psychoanalityków. A Binswanger mówił co innego niż Freud, ale jeszcze trzymali kontakt, jakoś ze sobą rozmawiali. Binswanger przekonywał właśnie Freuda, że człowiek to jest skomplikowana budowla, Zygmuncie. A ty ciągle siedzisz tam w tych piwnicach i tam o tych popędach i tak dalej. Nie? A dom to jest i tutaj część mieszkalna i strych i trzeba na całość spojrzeć. No i Freud już wtedy schorowany, na raka chorował, odpisywał, że no masz rację Ludwiku, pewnie to jednak tak jest, ale ja to jednak najlepiej się znam na piwnicach. Nie? Więc już z pewnym dystansem do swojej teorii zaczął podchodzić. Człowiek to jest skomplikowana budowla, mamy wiele poziomów i dobrze jest wiedzieć, że nawet jak dzisiaj się tak czuję, czy tak myślę, to no właśnie, to może warto na to czasem spojrzeć inaczej. Może jest jeszcze inny kawałek mnie, którego trzeba posłuchać. Szczęście, nieszczęście, Bóg to wie, no, trzeba zobaczyć, jak inaczej da się na to spojrzeć. Z takich przykładów, którymi tu próbuję zachęcać właśnie, żeby na siebie różnie spojrzeć, też sięgam do życia patrona mojej poradni w Lublinie, ta państwowa poradnia, w której jestem, to jest specjalistyczna poradnia psychoprofilaktyki i terapii rodzin imienia Włodzimierza Fijałkowskiego. To na pewno pro-liferzy wszyscy znają to nazwisko, taki słynny ginekolog polski. Taki jeden kawałek z jego życia, chociaż ma parę takich momentów, ale został wyrzucony z Akademii Medycznej za odmowę wykonywania zabiegów aborcji. On to nazywał, no tak jak to wypada nazwać, nie, to jest odbieranie życia ludzkiego. Mówi, przeżyłem Oświęcim, nie mogę tego zrobić. Stracił pracę. Nieszczęście, no taki człowiek z takiego miejsca wyrzucony. Nieszczęście, szczęście, Bóg to wie. Gdyby on nie wyleciał z tej pracy, nie miałby tyle energii i czasu do poświęcenia się właśnie tej działalności pro-life, nie mielibyśmy szkół rodzenia w Polsce. A on uruchomił cały ten ruch szkół rodzenia. Także jak przyszły lata 90. i zaczęło być bardziej normalnie w Polsce, okazało się, że nasze szkoły rodzenia są na takim samym poziomie, jak tam nie wiem, w Niemczech, we Włoszech, nie, gdzie to był taki ruch z zachodu, on dopiero się tam w krajach demoludów przebijał, a w Polsce był od samego początku, bo, no bo kiedyś wyrzucili Włodzimierza Fijałkowskiego z pracy, nie, więc miał się czym zająć. Więc można od różnej strony spojrzeć na swoje życie. Spróbujcie dzisiaj tak spojrzeć, nie? Na te momenty, które są moją porażką, na te momenty, które do tej pory uznawaliście za no, niechlubne. Nie mam naprawdę, to był ten, gdybym wtedy inaczej wybrał, to dzisiaj byłbym w lepszym miejscu. Szczęście, nieszczęście, Bóg to wie. Spróbujcie spojrzeć inaczej, nie? Właśnie w taką stronę, żeby może tą część, która się martwi tą przeszłością, albo która przeżywa, że to było coś nie tak, żeby ją przytulić, żeby powiedzieć, ja wiem, czemu ty płaczesz, albo ja wiem, czemu ty się smucisz. Wracam jeszcze do tych metod. Zdjęcie to jest jeden ze sposobów, czy w ogóle zdjęcia. Po drugie, robienie wywiadów o sobie. No, z mamą, z tatą, z mamą chrzestną, z wujkiem, z panią ze szkoły, jak macie możliwość oczywiście. Jaka ja byłam, jaki ja byłem, jak miałem 8 lat, nie? Czy 7. Ciociu, bo ja przyjeżdżałam, pamiętam, do was tam na wakacje. Jaka byłam jako dziewczynka, czy jaki byłem jako chłopiec, jak ten? Spróbujcie się o sobie czegoś dowiedzieć. Co lubiliście wtedy albo nie lubiliście. Są oczywiście takie różne opowieści rodzinne, które też pokazują pewien obraz, ale te opowieści pokazują też jakiś fragment, więc żeby się więcej dowiedzieć, to trzeba dopytać. U mnie w domu opowieść była... Teraz już rzadziej, bo to babcia ją ciągle powtarzała, nie żyjąca już tam od 20 lat, no, trochę mniej, jak to młotkiem uderzyłem ją w zęby. No, no nie jest to chlubne,
albo ja wróciłam z drugiej zmiany i tam się zajmowałam wtedy, mama twoja poszła do pracy, no i senna byłem, tak mnie sen morzył, a ty miałeś taki mały młoteczek i wołałeś, że chcesz gwoździka. Bunia, zioździa, zioździa. Babcia Bunia nie mogła dać, bo tam drzemała i tak no nie bardzo się przejęła tym, co ja chciałem. Więc ja tym małym młoteczkiem, małym na szczęście, to takim, ale z metalowym zakończeniem, no walnąłem babcię w twarz, rozciąłem wargę. Ale najważniejsze dla mnie w tej opowieści było, jak babcia to opowiadała, bo ona nie opowiadała, zobacz jaki ty byłeś drań, od samego początku byłeś drań, nie? Tylko ona opowiadała to z czułością, nie? No tak mi zrobiłeś, no bo ja taka senna byłam, no mogłam bardziej uważać, nie, na ten, ale kocham cię, no taki był wydźwięk tej opowieści. Ja miałem, nie wiem, już 30 lat i mówię, babciu, opowiedz, jak to było z tym młoteczkiem, bo to było sięganie po jakiś kawałek takiej historii, której ja za nic nie pamiętam, no, nie pamiętam, że takim był wrednym dzieciakiem, który babcie młotkiem w zęby wali, nie, ale opowieść ta w babci ustach była tak przetworzona, pokazywała ten kawałek, ona to przyjęła. To co, nie dostałem klapsa? No za co ci bić? No za to, że mnie się spać chciało, no. Wow, to było fajne. Takie kawałki możecie w życiu znaleźć, naprawdę. Gdzieś coś dobrego wyłapać, wychwycić. To też pomoże, te historie pomogą zrównoważyć te prawdy, które tam odkrywamy, smutne, nie? Czy gdzieś, no nie wiem, tu opowiadałem o tej pani, która tym kablem od żelazka oberwała, ale przecież jak ona miała te ataki lęku, to ojciec z mamą po nią przyjeżdżali. Ten sam ojciec, który tym kablem tam ją walił, to on ją chciał ratować i przyjeżdżał i poświęcał czas, brał dzień wolny z pracy, bo córce się źle dzieje. Nie? No, to jest jeszcze, tak od innej jeszcze strony, to terapeutycznie to komplikuje pomaganie, bo lepiej się pomaga, jak zranienie przyszło od kogoś jednoznacznie złego, że to oprawca, nie? To taki hitlerowiec, nie wiem, taki putler, kurczę, i to koniec, tu nie ma, to prościej się myśli o tym, ale jak to idzie od mamy, od taty, od babci, od dziadka, od kogoś najbliższego, to no, tu jedną ręką skrzywdził, a drugą przytulił, zrobił obiad, pomógł w lekcjach, to się trudniej to troszeczkę goi, ale też właśnie prawda jest najważniejsza, znaczy trzeba dotknąć i tego kawałka, i tego, że elektron jest cząstką, i tego, że jest falą. Nie, to trzeba zobaczyć i to, że mnie to boli, i to, że tam też jest jakieś życie, że jakiś dobry sok tamtędy też płynął. Więc zdjęcia, historie życiowe z dzieciństwa. Trzecie, zabawy. Zabawy i dobre chwile. Namawiam, to są jedne z takich przyjemniejszych momentów pracy terapeutycznej, żeby porozmawiać o tym, w co się lubi ktoś bawić, nie? Czy jak się bawił w dzieciństwie, nie wiem, tam siedzi 50-latek na przykład i mówi, a ja to miałem takie samochodziki resorowe, to w latach 70. to było modne, to koledzy mi zazdrościli, takie resoraki z Matchboxa, jak ten, ma pan parę takich? Oj, tam może z jeden, no to proszę poszukać i przynieść, nie? I po takie wąskie ścieżki, nie? No naprawdę, jakbyście zobaczyli, dobrze, że kamer nie ma i ale jak się, no ja też już mam swoje lata i ten pan swoje i samochodzikiem po wykładzinie w gabinecie, także tak powiem, no to oczywiście to nie robimy tego przez całą godzinę, ale ten... Chociaż byśmy chcieli, ale ja mam jeszcze, jak ktoś prywatnie przychodzi i płaci, to, no, to już bym miał dysonans, ale ten moment na dopuszczenie tej przestrzeni, tej części, tego kawałka, gdzie ja zasługuję na chwilę zabawy, na chwilę przyjemności, na właśnie tego resoraka, czy na, nie wiem, ciepłą czekoladę w filiżance, którą mama zrobi, albo budyń waniliowy. Przypomnieć sobie te chwile, które mi sprawiały radość i spróbować sobie to dać. Właśnie jak to się powiąże tak w głowie, że ta część mnie, która jest taka nie w zgodzie, taka, która mi w czymś przeszkadza, bo jakiś ma dziwny nawyk, nie wiem, ogryzanie zęby, paznokci chociażby, no niech będzie taki łagodny, ale taki, że aż, prawda, do krwi, no to, że to tej części chcę dać tą chwilę przyjemności.
ten samochodzik resorowy, czy ten budyń waniliowy. No, ja pamiętam sytuację po powrocie od dentysty. To był już taki rytuał, że jako dziecko to dostawałem coś dobrego, bo dzielny byłem. Dajmy sobie coś dobrego za to, że jesteśmy dzielni w spotkaniu się z tym czymś, co jest przykre, co jest trudne, co może nie jest takie całkiem do zaakceptowania, ale nie mówimy spieprzaj gówniarzu, nie przeszkadzaj, dorośli rozmawiają. Nie tak, tylko o co ci chodzi, czego potrzebujesz, nie? Co się stało? Czyli poświęcić chwilę uwagi na tą część, która we mnie jest jakby niepojednana. Czyli zrobić trochę to, mówię, co w zeszycie uczestnika jest zapisane, pozwolić sobie przytulić siebie. Może jeszcze z tych takich sposobów na takie przytulenie, na zajęcie się tą częścią dziecięcą, to jest też podpatrywanie dzieci. Tu trochę dzieci jest, na szczęście jest, już byłoby kogo podpatrywać. Podpatrzeć, jak dzieci reagują na ich spontaniczność, na ich swobodę, na też to, jak bardzo na wierzchu mają emocje, jak bardzo szybko się zmieniają. Łatwo dzieci płaczą na przykład, ale łatwo się też śmieją. Więc popatrzeć na dzieci, zastanowić się, co we mnie z tego teraz jest, albo co chciałbym mieć, co by mi się przydało. Nie? No tu zachęcam też, żeby pójść głębiej, żeby sobie pomyśleć, z jakichś względów nasza księga życia zawiera takie słowa właśnie, jak się nie staniecie jako dzieci, to nie wejdziecie, nie? To co to jest, aż taka wskazówka, wczoraj też w nabożeństwie pojednania, bo jak nie wybaczycie, to i wam Bóg nie wybaczy. To nie jest zasada, jak ty Bogu, tak Bóg Kubie, to nie jest to, nie? Po prostu jak nie wybaczę, to nie będę miał miejsca, przestrzeni, Bóg nie będzie miał jak wejść. Nie? Więc podobnie jest z tym, jak się nie staniecie jako dzieci. Nie? Czyli nie będzie tej przestrzeni, tego podejścia. No, do dziecka łatwo podejść jest, wyciągnie rączkę, zwłaszcza te takie dzieci, które już mają za sobą ten etap wstydu. Są zaciekawione, chodź, zobaczysz, pokażę ci i pójdzie. No, oby to był dobry człowiek ten, który tak zaproponuje. Więc podpatrujcie dzieci, żeby dać to coś, co one potrzebują też temu, tej części dziecięcej, takiej może trochę rozbrykanej i niegrzecznej we mnie. A propos tego podglądania, to niedawno też pan, który tam jest w terapii u mnie, opowiadał, jak odprowadzał syna do przedszkola. I w tamtym roku dopiero zaczął go odprowadzać, to był początek i tak przez cały wrzesień, październik i tak chyba to w październiku było, jak rozmawialiśmy, mówi: kurczę, ja widzę, te mamy czy ci tatusiowie to przytulą, piątkę przybiją i tak, a ja jakoś tak, ja w ogóle nie wiedziałem, że tak można. Wie pan, bo już pan trochę tam wie, jak to u mnie było, no ojciec taki chłodny wychów u mnie stosował, ja nigdy mnie nie przytulił, na kolana nie wziął, więc ja takich rzeczy, ale patrzę, jak to ludzie robią i się próbuję tego uczyć, nie? Czy on już nie jest na tym etapie, ale ja miałem beznadziejne życie, ale mi ojciec zwalił życie, nie dał mi tego, co inni dostali, ja nie mam dobrego startu. Nie? Ja widzę to, wiem jak miałem, uczę się czegoś nowego, mam przestrzeń na to, żeby to w sobie budować. Nie mam tam ruiny, nie? Jest trochę pusto, ale to wstawię takie meble, jak będę chciał. Nie? Więc spróbujmy spojrzeć inaczej. A to spojrzenie od strony dziecka powinno nam to ułatwić. Gdyby jakieś pytania powstawały odnośnie tego pojednania i przebaczania, no to ja też jestem tutaj i po obiedzie tam do świadectwa, więc tam gdzieś ktoś mnie złapie, to możemy sobie chwilę porozmawiać. A na koniec życzę właśnie pojednania ze sobą. Sobie tego życzę, z moim Piotrusiem się godzę często. I sięgam tam do niego i życzę, żebyście też wy mogli dzisiaj wieczorem nabożeństwie tą dziecięcą część, tą najsłabszą i tą, która może potrzebować przytulenia też do tego ojca, który przytula najgłębiej, głębiej niż każdy z nas tu potrafiłoby. Szczęść Boże.